Dzień dobry, drodzy widzowie. Rosnąca aktywność słoneczna powoduje, że eksperci z wielu państw świata alarmują, mówiąc, że ludzkość musi przygotować się na najgorszy scenariusz, w którym silne rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy mogą doprowadzić do burzy magnetycznej tak intensywnej, której efektem tu na Ziemi będzie awaria większości systemów energetycznych, a co za tym idzie, świat może pogrążyć się w całkowitych ciemnościach i chaosie. Oprócz tego ludzkości przyjdzie zmierzyć się ze zjawiskiem, którego ta w chwili używania zaawansowanych urządzeń elektrycznych jeszcze nigdy nie doświadczyła. Sprawa wygląda w ten sposób, że musimy sobie uzmysłowić, jak bardzo zdecydowana większość światowego społeczeństwa uzależniona jest od elektryczności i urządzeń działających w oparciu o nią. Współcześnie praktycznie nie istnieje obszar życia, w którym człowiek nie korzysta z elektryczności. Począwszy od najbardziej podstawowych wartości, jakim są żywność i woda, kończąc na wynalazkach współczesności w formie wszechobecnej globalnej wymianie danych. Cały rozwój ludzkiej cywilizacji opiera się na energii elektrycznej. A co jeśli nagle jej zabraknie? Czy jest to w ogóle możliwe? Obecnie zwykło się mówić, że wystarczy jeden kaprys słońca i niefortunny zbieg okoliczności, aby odebrać ludzkości jej najnowszy wynalazek i pogrążyć ją w globalnym kryzysie. Przerwanie łańcucha dostaw żywności, wyłączenie rafinerii i wodociągów, brak oświetlenia, internetu i wszelkiego rodzaju mediów to tylko niektóre z efektów awarii systemów energetycznych. W ostatnich dniach portale społecznościowe i strony internetowe obiegła informacja o burzy magnetycznej wywołanej przez koronalny wyrzut masy. Wówczas informowano, że istnieje prawdopodobieństwo na internetową apokalipsę, tudzież internet po prostu przestanie działać. Jak się okazało, burza nie była na tyle intensywna, aby zakłócić pracę satelitów oraz systemów energetycznych, jednak wywołała silne zorze polarne widziane na niskich szerokościach geograficznych, między innymi w północnej Anglii. Mimo znikomych szkód, jakie wywołała, stała się wyraźnym sygnałem, mówiącym, że cała ludzkość jak nigdy wcześniej balansuje na granicy życia w luksusie i całkowitym chaosie. Badacze i obserwatorzy kosmicznej pogody zwrócili uwagę, że koronalny wyrzut masy, który w nocy dnia 11 października bieżącego roku spowodował burzę magnetyczną o sile G2 w 5-stopniowej skali, praktycznie bezpośrednio trafił naszą planetę. To również pewien czynnik losowy. W przeszłym szczycie aktywności słonecznej, który przypadł na rok 2014 i 2015, wiele silniejszych koronalnych wyrzutów masy szczęśliwie ominęło Ziemię, dlatego badacze uspokajają, że nie każdy intensywny rozbłysk słoneczny czy emisja plazmy musi od razu oznaczać apokalipsę energetyczną na Ziemi. Wszystko bowiem zależy od tego, czy nasza planeta znajdzie się na kursie kolizyjnym ze słoneczną plazmą. W czasie silnych burz magnetycznych dodatkowym zagrożeniem dla ludzi są krążące na orbicie satelity. Ponieważ ziemska jonosfera w czasie burz magnetycznych jest podgrzewana i zniekształcana, komunikacja radiowa dalekiego zasięgu opierająca się na subjonosferycznym odbiciu może być utrudniona lub niemożliwa. To może spowodować utrudnienie kontrolowania orbit satelitów, a w najgorszym przypadku ich upadek w niekontrolowany sposób na Ziemię. Podczas burz magnetycznych elektronika satelity może zostać uszkodzona przez nagromadzenie i rozładowanie ładunków elektrostatycznych. Dodatkowo piloci odbywający loty na dużych wysokościach mogą być narażeni na zwiększone poziomy promieniowania, co może spowodować istotne zmiany w ich zdrowiu. Dostatecznie silna burza słoneczna jest w stanie doprowadzić do zniszczenia potężnych transformatorów, które stanowią fundament globalnej sieci elektrycznej. Warto zwrócić uwagę, że obecnie budowa tych urządzeń trwa wiele lat. Złożoność obecnego systemu energetycznego i stopień jego rozwoju powoduje deficyt w transformatorach awaryjnych. Dr Peter Pry, dyrektor wykonawczy w Task Force on National and Homeland Security Rady Nadzorczej Kongresu USA, zajmującej się bezpieczeństwem narodowym, powiedział, że kataklizm spowodowany silną burzą magnetyczną odbiłby się również na światowych systemach finansowych. Zaznaczył, że banki nie mają skarbców wypełnionych złotem i pieniędzmi, które choćby w najmniejszym stopniu odpowiadały obrotowi bezgotówkowemu.
Współcześnie pieniądze istnieją jako dane w systemach komputerowych i serwerach, do których stracilibyśmy dostęp. Przeszlibyśmy na poziom gospodarki wymiennej, dodaje Peter Pry. Specjaliści zaznaczają, że bardzo silna burza magnetyczna może przyczynić się do szkód w systemie elektrycznym, które w najlepszym przypadku uda się odtworzyć w 10-15 lat. Jednak oszacowanie czasu potrzebnego na wyprowadzenie ludzkości z globalnego kryzysu jest bardzo trudne. Zdaniem ekspertów społeczna świadomość niebezpieczeństwa, jakim są rozbłyski na Słońcu i koronalne wyrzuty masy, jest na bardzo niskim poziomie. Jednak kiedy zastanowimy się głębiej, co zwykli mieszkańcy Ziemi są w stanie zrobić w przypadku wystąpienia takiego niesprzyjającego zjawiska? Czy sama świadomość wystąpienia zagrożenia będzie gwarantem bezpieczeństwa? W chwili wystąpienia intensywnego zagrożenia o charakterze globalnym trudno jest przewidzieć dokładne konsekwencje, jakie wywoła, a sama świadomość zagrożenia może nie wystarczyć. W nieodległej przeszłości ludzie przekonali się, że przy wysokiej aktywności słonecznej jesteśmy zdani tylko na siebie. We wrześniu 1859 roku Ziemia doświadczyła czegoś, co powszechnie uważane jest za najpotężniejszą w historii burzę słoneczną. Wydarzenie Carringtona nosi imię Richarda Carringtona, gdyż to on zaobserwował ogromny rozbłysk słoneczny dzień przed burzą słoneczną, która wywołała zorzę polarną widoczną nawet na Karaibach. Spowodowała awarię telegrafów i wywołała pożar, który zniszczył transatlantycką linię telegraficzną. Późniejsza analiza zjawiska wykazała, że wydarzenie Carringtona obejmowało serię zlokalizowanych podburz, a dotarcie zjonizowanej materii słonecznej do Ziemi zajęło mniej niż 18 godzin. Naukowcy i inżynierowie uważają, że gdyby takie zjawisko powtórzyło się teraz, spowodowałoby to znacznie większe zakłócenia niż jakiekolwiek inne w epoce globalnej wymiany danych i informacji. W październiku 1903 roku wystąpiła największa w historii burza słoneczna w okresie minimum słonecznego, której skutki wskazują, że burze słoneczne są zagrożeniem nawet wtedy, gdy aktywność słoneczna jest niewielka. Burza spowodowała rozległe zakłócenia w komunikacji, zarejestrowano ogromne skoki napięcia na liniach telefonicznych w Chicago i w systemach telegraficznych w Londynie. W lipcu 2012 roku ekstremalna burza słoneczna ominęła Ziemię o niespełna tydzień. Zjonizowane połacie słonecznej materii cudem ominęły naszą planetę, jednak uderzyły w statek kosmiczny Stereo A. Eksperci uważają, że w sytuacji, kiedy materia jednak trafiłaby w Ziemię, spowodowana przez nią burza magnetyczna byłaby tak silna jak zdarzenie Carringtona i dwukrotnie silniejsza niż zdarzenie z 1989 roku, które spowodowało całkowity brak prądu w Quebecu. Odbudowa samego systemu energetycznego zajęłaby lata, a przywrócenie globalnej gospodarki po kryzysie zajęłoby dekady. Rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy nie są zjawiskiem nowym i towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Jednak obecny stopień uzależniania ludzkości od elektryczności powoduje, że to zjawisko staje się groźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czy ludzie będą w stanie dostatecznie szybko rozwinąć technologię odporną na efekty powodowane przez najsilniejsze burze magnetyczne? Szczyt aktywności Słońca obecnego 25. cyklu słonecznego ma przypaść na lata 2024-26. Oby w tym czasie tylko możliwy brak internetu był największym problemem. Jedno jest pewne, ludzkość całkowicie zdana jest na kaprys Słońca, który jak pokazało w przeszłości, nawet w minimum cyklu jest w stanie wywołać silne burze magnetyczne, powodujące zakłócenia na całym świecie. To już wszystko na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.